Siemeneczko, jestem Pembeton Games. Witam w grze Farming 122. Ej, zajmujemy się zbiorem soli. Widzicie na naszym największym polu. Polu numer. Już wam mówię dokładnie. Jest to pole numer 26. Ogólnie rozumiem pod odcinkiem. Przygotowałem sobie pole. Skościłem sobie pole. Właśnie. Tutaj. 30. Nie powiem, że trochę tej soli oddało. Ogólnie także przygotowałem sobie 3 zestawy do odwozu. Wiadomo, że nas pod ich nie napełnię, ale mam przygotowane. Dlatego się zacząłem sobie kukurydzę ścinać, obkaszać, żeby po prostu szybciej to skończyć. No i dzisiaj to lecimy, nie chłopam land w akcji. No i już mamy z pokażem, ile ogólnie udało się zebrać z tego pola soi. A mianowicie zebraliśmy soi aż 173 684 litry. Mi się zdaje, że jest to naprawdę zajebisty wynik, mimo że to pole no jest dużym kawałem, ale tak myślałem, że będzie jakieś 120 tysięcy litrów w leśnym stylu. Na szczęście udało się zebrać aż taką bajeczną ilość. A propos jeszcze kukurydzy, ja sobie pokażę poza odcinkiem. No tylko liczę obchodzić tutaj to pole 15 na odcinku. Jeszcze 8 może zaobkosić. Przygotowane wszystko. Kupiona przystawka do John Deere, ale zobaczcie na końcowym odcinku, bo tak powiem, przed ostatnim odcinku, można powiedzieć, zarazem ostatnim ze zbiorów. No bo ostatni odcinek to będzie wiadomo sprzedaż pól wraz z wspomnianą kukurydzą, jak i soją. Więc tak będzie to, proszę Państwa, zrobione. Pięknie to wygląda. Patrzcie, zobaczę. Nie no, powiem szczerze, zajebiście. Chyba lecimy dalej, bo tu nie ma co spać. Trzeba kłosić. Wspomniany. 182 tysiące litrów. 3000 litrów. Powiem szczerze, naprawdę z tego będzie zajebisty zalew. A gdzie jest 111 milionów. 58 tysięcy na koncie. Pana podjadę sobie maszyny. Do tego sprzedałem sobie ule jeszcze tam gdzie nie gdzie były na mapie, więc posprzedawałem sobie na spokojnie już to powiem te ule. Zostało mi tylko zebrać belki, które jeszcze są ugranie do ogarnięcia. Ale tak wspomniałem, jeszcze mamy trochę rzeczy w naszych przetwórstwach. Więc tak jak to wspomniałem, ja będę musiał prawdopodobnie, żeby olejarnia zeszła, pewnie przeminąć dziś w granicach marca, nawet czerwca. Ja sobie to pewnie przewijał i wtedy finalnie ja wszystko będę robił to, żeby po prostu w 100% wykorzystać to, co jeszcze zostało w olejarni, czyli rzepak i słonecznik, żeby go wziąć po prostu tak zwany przepalić, tak? Przetworzyć na olej. I tak to będziemy kończyć. Myślę, że może będzie jutro finalny odcinek ze zbiorów, czyli z kukurydzy. No bo jak tutaj wspomniałem, prosiliśmy teraz największe pole, może nie przeze mnie stworzone, ale oryginalnie największe pole na mapie. Obkaszamy, zostaje mi tylko 25, no i wspomniana kukurydza na 15 na tym odcinku, więc no troszeczkę roboty będziemy mieli. Mam nadzieję, że uda mi się to w miarę szybko ogarnąć między odcinkami, więc trzymajcie kciuki. Żeby tak to właśnie się stało. Żeby później nie musiał jakoś nie wiadomo ile czasu. Będę miał pewien skrzydłom, tak że będę długo walczył. I z tą sonią jeszcze wspomnianą. Miała być Asian 2, miał być przeładowacza przyczepa, ale szczerze powiem, już nie opłaca mi się przeładów wczoraj kupować. Kupiłem tylko na jęczmień i tylko tyle. Między innymi wykorzystywałem. Jest to dla mnie może nie tyle co maszyna zbędna, co na jednej osobie jest to sens taki dwojaki, o, mam powiedzieć. Z tego względu, że jedna osoba by tylko siła, a druga by odwoziła, to jeszcze tak ci mogę, a tak samo, no zbytnio to nie wygląda
Będziemy tak to właśnie ogarniać. Więc trzeba dobrze już to nie będzie. Może i dobrze z jednej strony. Tak to właśnie będzie. Myślę ogólnie także o tej soi, że myślę, że to ogólnie z tego 100 tysięcy to będzie jeszcze z tych obydwu pól. To byśmy mieli w granicach 300 tysięcy litrów soi. Na tej serii to naprawdę jest bardzo zajebistym wynikiem. Chyba się też, że mam taki głos, ale zasięga do mnie woli. No i tak ludzie, może powiedzieć, mówię tak, ale mnie to nawet to na względzie, bo to już mnie boli od czwartku, a jest poniedziałek, jak to oglądacie. No i tak, sobie dzisiaj pomyślałem, wiadomo, człowiek teraz jeszcze nie kończy tej serii, to by było fajnie, by mógł trzy pawki robić. Powiem szczerze, nie dziwię wam się, że tych odcinków, te odcinki nie mam takich wyświetleń już. Ponieważ, wiadomo, jak kończymy, to nie ma sensu upewniać, tak? Troszeczkę to mnie z jednej strony boli. Ale w czwartek już ruszamy. W 90% z nową serią właśnie, prawdopodobnie z oryginalnej pierwszej mapki, która była w farmingu. A dziś uda mi się ograć te dwa mapki. No chyba, że jest to... Właśnie, ja muszę zapisać. Mam na społeczności. Czy byście chcieli, żeby zrobić polskie gospodarstwo? Czy właśnie drugą serię z farminga do skidwiki na oryginalnych... na oryginalnej mapie, tak. Właśnie chciałbym się dowiedzieć o to wtedy. Czy wam by to bardziej pasowało, czy właśnie bym przeciwnie robić polskie gospodarstwo, bo jeszcze nie jest tyle czasu, jeszcze nie było ani razu polskiego pierwszej polskiej mapki, tak. Więc to było, trzeba będzie pomyśleć. A więc pewnie dzisiaj, jak dobrze pójdzie, może nie ankieta, ale po prostu w poście napiszę, czy byście chcieli mieć byście chcieli mieć polską serię, czy właśnie z pierwszej oryginalnej mapki na farminga. Idzie tu Hot Baron, jak widzi niektórzy. Rozgrywka się kończy, bo to jest 200 na nie, 200, właśnie mówię 220 któryś odcinek. W zasadzie i chcę właśnie zobaczyć, który to jest odcinek w 100%, żebym tutaj lepiej nie powiedział, głupoty nie palnął, więc już sprawdzam sobie na telefonie. Jest to odcinek 223 w tym momencie. 225 odcinków prawdopodobnie będzie z tej serii zrobione i zrealizowane. Niedużo w sumie, patrząc na wszystko, co się tu w ogóle działo. Z jednej strony może dobrze, czy tak troszkę poszło. No bo byście patrzyli, mi tam pościsnął w kolejnej wersji farminga, bądź w nowym serii, wie. To właśnie jest kwestia tego, ciekawe, czy będziemy mieli polską, przepraszam, czy będziemy mieli kolejną wersję farminga. No bo jeśli by tak było, byśmy mieli kolejną wersję, czyli dyskę piątkę na farminga, no to teraz nawet będę chciał cisnąć dzień dnia właśnie spojrzenego farminga. Po prostu, żeby tak nie zrobić jak z tym, że jest luty, który dzisiaj 11 dnia nagrywania, czyli 12 luty, więc to jest ponad rok czasu, jak to już czekaj w czasu zagrał. 21, ponad 2 lata już. Miałem to powiedzmy odcinek na... Czekajcie, ja musiałem policzyć inne, to było mniej więcej odcinków. 365 dni. 365 dni razy 2. 730 przez 2 lata powiedzmy. To byśmy mieli 730 odcinków, powiedzmy tak 2 lata powiedzmy na spokojnie.
Teraz podzielić na 225, to byśmy mieli po 3 odcinki w tygodniu, to nie wiem, też nie stosunkowo źle. Ale jednak, czuję farming, mówię, o ile będzie, no to będę się odcisnąć jak najbardziej. Wiadomo, jeszcze by było fajnie, pewnie jaka byłaby tak samo w listopadzie. No to jest ten okres zimowy, można powiedzieć. Więc będzie można sobie na spokojnie wtedy siedzieć. Tak teraz, nagrywać codziennie po 2 odcinki nawet. I odcisnąć tego farminga, tak jest fest. I wtedy byśmy na pewno dużo szybciej skończyli niż tak teraz przez ponad 2 lata jedną serię męczyć, tak powiem, w cudzysłowie, tak. Więc teraz trzeba na pewno troszeczkę lepiej podcisnąć. Ale to kwestia właśnie jest takiego, że mobilizacja była właśnie odnośnie tego stycznia, znaczy przepraszam, grudnia wtedy, co wiem, że chce być 31 odcinków wrzuconych właśnie z farminga. Do tej pory naprawdę to bym wtedy tak właśnie mam powiedzieć zmusiło, może nie zmusiło mnie, ale właśnie to bardziej mnie popchnęło do tego, by tego farminga cisnąć codziennie, mimo wtedy okresu świątecznego, tak? Tam miałem chyba 10 dni na przykład odcinki już nagrywane. Poza chyba z Sylwestrem i Nowym Rokiem chyba, albo nawet miałem chyba Sylwestra i Nowy Rok, także miałem nagrany. Wiadomo, ten, tylko ten okres noworoczny szczególnie powiedzmy był taki, że nie mieliśmy tam farminga w ogóle, bądź mieliśmy tam 2 odcinki z farminga, ale później znowu powróciłem do nagrywania odcinków codziennie z farminga. No i mówię, jeśli by taki pułap był ogarnięty tak do tej pory, to byłoby dobrze. Zaraz zobaczymy, jak to będzie finalnie. Jeszcze Giants nic nie mówią, a to ciekawe w ogóle, sobie sprawdzę na telefonie, czy Giants się w ogóle coś próbują, co próbują, czy będzie w ogóle wędowany farming. Mojeska, piątka. To jestem ciekawy. Simu. Czy w ogóle taki będzie symulator, czy będzie w ogóle planowany? Tuż widzę, piszę, że będzie farming, czy będzie farming 25. Jest już prawie pełny wiadomości, że świat Giantsów, że będzie farming 25. Ciekawe właśnie. No bo jeszcze teraz no, kolejnych DLC nie robią, więc myślę, że ta 25 byłaby na pewno może być pewniejsza, tak. Bo teraz tak, żadnych DLC nie widać, żeby były planowane. Więc na pewno będzie ten 25 w 90% już tworzona, można powiedzieć. No na pewno będzie mi to widzieć chyba na, nie wiem, jakichś czatach w lato. Będzie mi wtedy wiedzieć faktycznie, czy ten kolejny farming był, ale powiem szczerze, 22, jak ja patrzyłem wtedy na można powiedzieć, na nie let's play, tylko na te pokazówki, jak pokazywali to, jak to wygląda, to powiem szczerze, że naprawdę jest szczerze. Dnia jak sobie odpalę, dnia 19. No to patrząc na ogólną grafikę, to 22 naprawdę jest pod względem graficznym zajebista. Tylko wiadomo optymalizację, no bo teraz patrząc przy nagrywaniu jest 64 FPS-ów, przy odblokowanym twarzu w środku jest 80 coś. To jeszcze nie jest tak źle. Bez żadnego skalowania, bez żadnych tutaj upscalerów, ale wiadomo, bo i tak nie tak źle w wersji na pewnej 2K, może na 30-50, a to już mało ważne.
Tylko widzicie, ja miałem na tym najmniejszy Josh Feedbacka. Ja mam ten wspomagacz, jak wspomniałem. Ale najbardziej, że YouTube strasznie psuje jakość. Przynajmniej moim okiem, że Full HD, jak się ogląda, to jest strasznie taki kiczowate. Nie wiem, poustawiam to chyba opcji w programie, poustawiałem parę opcji na YouTubie, zobaczymy, czy to też będzie miało przełożenie na jakiś skrawek nadziei, że to będzie lepsza jakość. No mi wskazuje, że VPC, a VPS, tam jakoś tak ten format jest. Niby to też jest to lepsza jakość jest, ale patrzę, że u siebie 2K niby to automatycznie powinno wskazywać. Tak jest, ale ta jakość na Full HD i bądź w HD jest na moim zdaniem bardziej niezadowalająca jest. Może nie tragiczna, ale taki pikselowa tak zwana, taka fajnie to wygląda, ale Full HD jest dla mnie tragiczne. Ale powiem tak. Mój człowiek podatkował monitor 2K, kupywa wszystko, żeby to po prostu jakoś miało mieć ładny efekt, żeby to ładnie wyglądało. A teraz renderowanie po wszystkim. Strasznie to inaczej. Nagle mamy bitesie, można powiedzieć, przekraczające możliwości komputera. W cudzysłowie. Można go teraz zobaczyć. Że będziemy na karcie graficznej. Chociaż patrzę na to, zresztą tego to jest tam jeszcze tak źle. Ale 99% życia. Tak dalej. Jest tragiczne. Teraz sobie zobaczę. Teoretycznie, jak wygląda sytuacja z komputerem ogólnie, czy z kartą graficzną, czy z procesorem. No procesor jest 80% ziłowany, można powiedzieć. To sobie jeszcze nie jest tak tragicznie, bo OBS jeszcze mamy 10% i tak dalej. Gasa mamy niecałe 50%, więc teoretycznie no, nie wiem, jakieś tam tragedii. O, czekajcie, bo ja muszę wziąć, wyłączyć tego menadżera dalej. Muszę urządzeń. No. Na negatywnej rozdzielczości, ale po tym renderowaniu to ładnie wygląda. Witajcie, 80 tysięcy. Nagrywałem. To samo było teraz, 50, to samo. Znaczy, renderowałem. No i teraz stwierdziłem chyba, że jednak będę sobie bitet, chyba 60 tysięcy bitet ustawiał. Znaczy tak to nie ma sensu, mimo że internet nie jest jakiś tam szałowy, ale zrobiłem delikatny, powiedzmy, delikatną inwestycję. Można powiedzieć, bo kupiłem takiego taniego laptopa, padzika. Bo wiadomo, ceny prądu są jakie są teraz i jakie będą ceny prądu, to wiadomo, ale zainwestowałem, że po prostu laptop miał, po prostu miał lepiej wysyłać laptopem niż komputerem, niż jednostką, bo jeżeli światłowodu nie ma, no to wiadomo, że nie ma co. W jakim razie te prędkości też nie są trudne, a chcę tę jakość niby też się jakoś mieć lepszą. Myślę, że 7 bit 60 tysięcy, może nawet 80 tysięcy na razie, jakoś będę wrzucał chyba 80 tysięcy bitrate'u. No to myślę, że będę się starał patrzeć, po prostu monitorować, czy to będzie lepsze, czy to będzie gorsze. Niektórzy dużo piszą, że musi być to lepszej jakości niż nagrane. Trochę mnie to dziwi. No bo 150 tysięcy bitetu, jeszcze pobijać powiedzmy bitetu 200, czy do wysyłania, to pliki miał po 40 giga. Do wysyłki, a nie wiem, czy może program do montowania, chociaż Adobe pewnie program. Premierka nie jest tragicznym programem do montowania. Znaczy tragicznym, ale dobrym programem do montowania. Ja mam tam DaVinci Resolve miałem. Wiadomo, to nie było intencjonowane, można powiedzieć. No ale było. Pan jakoś mi się zdaje, że DaVinci było lepsze pod względem renderowania, ale nie wykorzystywało dwóch. Można powiedzieć kart graficznych, można było zintegrowaną i dedykowaną właśnie Adobe daje jego boosta, dobrego boosta, bo naprawdę render 2 półgodzinnego powiedzmy materiału 20-minutowego trwa troszeczkę lepiej jak połowę czasu, więc
Mógłbym powiedzieć, że na 1/3 czasu tego, co właśnie materiał trwa, czyli powiedzmy pół godziny, to powiedzmy te 12 minut może poświęcić czasu na renderowanie. Przy takim starym kompie, można powiedzieć, delikatnym pinczaniem, no to tak źle nie jest. Ale jeśli będę wiedział, że 25 pewnie będzie wychodziła, mam taką cichą nadzieję. Chociaż jeszcze pewności nie mam, że pewnie wleci komputer, może nie na sam początek farminga 25, ale właśnie gdzieś tam po nowym roku, w pierwszym stylu, bo styluje gdzieś w granicach nawet Intela, jeśli to będzie faktycznie, jak oni mówią, Intela, no to 17 generacji Intela. 16-17 to już taki minimum będzie teraz. O ile taki będę procesor gdzieś tam szybko znajdę. No i wiadomo, jeszcze tym bardziej czekam na RTX serii 5000. Bo na RTX 5000, no to GDDR7 chyba podobno mają być. Chociaż możecie mi napisać w komentarzu, czy faktycznie tak to będzie. Wiecie, no raz na 6 lat. No zdało mi się zainwestować do ogólnej tutaj, tak powiem, no pracy, muszę bardzo powiedzieć, może nie zarabia, a to wspomnijmy, ale na szybszej kultury, można powiedzieć, wszystkiego, to jednak trzeba nie przeinwestować do kompa w pierwszym roku na 100% już. No chyba, że znajdę gdzieś, a miałem możliwe części znalezionym powiedzmy 5700X. Teraz złożył za parę groszy. Zrzucę sobie za parę groszy. No to jeszcze mógłbym powiedzieć, że zaraz płytę procesor i RAM robić pieniądza. No to jeszcze takiego Ryzena bym sobie przytulił na jakiś tam rok czy dwa. No i później znowu bym sobie, wtedy bym sobie przedłużył ten okres wegetacji tak zwany do jeszcze nowszej generacji, powiedzmy, karty graficznej czy czegokolwiek. No bo tak, wiem, że jak miałem tutaj 1060, 6 GB, no wiem, że w 90% raczej by nie radziła sobie w 2K, chociaż muszę sobie zobaczyć. Przynieś sobie tą kartę, bo posiadam jeszcze ją, jeszcze nie sprzedałem, bo miał plan być troszeczkę inaczej, miał być zainwestowany starszy komp, powiedzmy z Ryzen 2600 do montowania i zgrywania. Wiem, trochę głupo, da. Mamy tego GTX-a wziąć. Ale jednak stwierdziłem, że już jednak nie warto się powiedzieć cofanie i wziąć sobie właśnie, kupić to problemowego kompa później, bo ten już troszeczkę czasu na karku ma, trzeba chyba nie tak pomyśleć przyszły rok. Dobra, myślę, że nie będę przedłużał odcinka, bo dzisiejszy odcinek był to na tyle. Jeśli tak już nie wiem, czy się spodoba, to jeszcze tylko komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, oczywiście.